Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus rzekł do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi drodzy bracia i siostry, kiedy poznałem hasło 35. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, kim on właściwie jest, idźcie i głoście, to pierwsza część tego hasła odesłała mnie do podobnego pytania, które w latach 70. było pytaniem, ankietą jednego z czasopism katolickich i brzmiało: kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Niestety nie udało mi się dotrzeć do tej niewielkiej publikacji wydanej przez Znak, aby przypomnieć sobie to, co kiedyś tam przeczytałem. W odpowiedziach
różnych osób, różnego stanu, różnej kondycji duchowej. Ale wpisałem podobne hasło w internecie i znalazłem kilka odpowiedzi, które przytoczę. Oto one. Jezus Chrystus jest dla mnie przede wszystkim przewodnikiem, nadzieją, miłością i wsparciem. Jezus daje mi nadzieję oraz wiarę w to, że poradzę sobie ze wszystkimi problemami i trudnościami, które mnie napotykają. Daje mi wiarę w to, że będę stawać się lepsza i będę miała siłę, aby pomagać innym. Daje mi wsparcie i mobilizuje mnie do dalszego działania. Pociesza mnie, gdy spotka mnie jakaś przykrość. Wiem, że On jest zawsze przy mnie i czuwa nade mną. Patrzy z troską na moje uczynki. Jezus jest dla mnie kimś, kto wskazuje mi właściwą ścieżkę, ścieżkę życia i wybaczy mi, jeśli popełnię błędy. Ktoś inny dodaje, jest miłością, na którą nie zawsze w pełni zasługuję. Jezus jest dla mnie bardzo ważny w życiu. Gdy mam jakiś problem, zawsze się do Niego zwracam, a On stara się mi pomóc. Jest moim przyjacielem, który mnie zawsze wysłucha i któremu mogę wszystko powierzyć. Moi drodzy, to nie jest jednak cała prawda o Jezusie Chrystusie i ten, którego znamy dzięki łasce wiary, jest kimś więcej. Jest zapowiedzianym Mesjaszem, którego piękny obraz maluje prorok Izajasz. A Jezus z tych słów prorockich w Nazarecie, w synagodze, czyni niejako swój autoportret. I mówi, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie posłał, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus, zapowiedzi prorocki, Jezus Ewangelii sam w sobie jest dobrą nowiną. On dzięki tajemnicy wcielenia staje pośród naszego życia jako umiłowany Syn Boży, który przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. W rozmowie z apostołem Tomaszem Jezus dodaje coś więcej na swój temat, na temat swojej osoby i mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie błądzi. Zresztą pytanie o własną tożsamość stawia sam Jezus, kiedy pytał apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Odpowiedzi były różne, ale najwłaściwsza była odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to właśnie tam Pan Jezus jest pełen uznania dla odpowiedzi Piotra. Nie tyle dla jego mądrości i wiedzy, ale dla łaski, jaką Bóg dał Piotrowi, aby złożył to wyznanie wiary. Drodzy pielgrzymi, Pan Jezus w swej nieskończonej miłości jako nasz Pan i Odkupiciel jest tym, który nam pozwala pokonywać wszelkie granice nieśmiałości i oporu, kiedy woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornym sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jezus sam daje nam odpowiedź
kim jest. Jest cichy i pokorny, który czeka na odwzajemnioną miłość, a nie tylko wiedzę o nim. Jak więc poznać Jezusa Chrystusa? Przykład mamy w postawie Maryi, która wszystko, co działo się wokół jej Syna, rozważała w swoim czystym i niepokalanym sercu. Bracia i siostry, długi dziewięciodniowy szlak pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, liczący 215 kilometrów, nie jest zwykłą turystyczną wędrówką, ale jest duchowym wydarzeniem, gdzie to, co najważniejsze, pozostaje niewidzialne dla oczu. Szkoła Maryi, w jakiej przebywają pielgrzymi, to według nauczania Jana Pawła II najlepsza ze szkół, gdzie uczymy się Chrystusa, albowiem nauczycielką jest Jego Matka Maryja. Z właściwego i pełnego dojrzałej wiary poznania Jezusa rodzi się też autentyczna dynamika misyjna każdego ochrzczonego. Taki zapał misyjny potrzebny jest Kościołowi, a nowa aktywność misyjna zrodzona z dojrzałej wiary w Jezusa Chrystusa nie może być sprawą tylko specjalistów. Jak pisał Jan Paweł II w liście apostolskim o nadejściu nowego tysiąclecia. Ale jest to odpowiedzialność wszystkich ochrzczonych, całego ludu Bożego. I wielki misjonarz Jan Paweł II dodaje w tym liście, kto prawdziwie spotkał Chrystusa, a więc kto prawdziwie poznał, nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien go głosić innym. Potrzeba rozmachu w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich. Zatem tegoroczne wyzwanie duszpasterskie Kościoła w Polsce, idźcie i głoście, nie jest jakimś hasłem propagandowym i ozdobą hasła 35. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ale ewangelicznym zadaniem, powiedzmy wymagającym zadaniem, które Pan Jezus sformułował na górze w niebowstąpieniu. Jest ono zawsze aktualne i nadal obowiązujące. Nie tylko dla specjalistów, za jakich uważamy misjonarzy i misjonarki, również tych licznych z diecezji tarnowskiej, ale jest to moje osobiste zadanie, bowiem misje są sprawą wiary, a wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. To, co powiedział ksiądz Zbigniew, trzeba mówić o wielkich Bożych dziełach, bo Bóg działa we mnie nie tylko dla mnie, ale dla innych. Moi drodzy, czasem jest to zadanie bardzo trudne, gdyż wokół niosących Chrystusa nie brak ludzi, którzy nie męczą się nienawiścią. I nie potrzeba Nigerii, Pakistanu, Wietnamu czy Korei Północnej, bo to samo spotyka nas w Polsce, kiedy Chrystus, wiara i chrześcijanie są ośmieszeni w kabarecie, w brukowych czasopismach, w pisach internetowych, tych wielkich anonimowych bohaterów. Moi drodzy, nie lubię przytaczać przykładów z gazet, ale ten przytoczę, wyczytany w naszym dzienniku. Kiedy w Wielkim Poście był w Polsce obecny odtwórca roli Jezusa w filmie Pasja, który doskonale znacie, amerykański aktor Jim Caviezel. I tak sympatycznie ten aktor powiedział, że ani jestem najbogatszy w Hollywood, ani najbardziej wpływowym aktorem. A wszyscy, którzy mają jakiś związek z Jezusem, tak jak ja, to ich drudzy nie lubią.
nie lubią Jezusa, ale nie lubią też Jego uczniów. Dlatego męczennicy, jak kiedyś powiedziała siostra Czesława Lorek, pochodząca z Czeczewiny i pobita śmiertelnie w Kinszasie, swoją krwią upiększają Kościół. Tak krew księdza Jana Czuby Tarnowskiego, misjonarza, upiększyła Kościół w Kongu. Krew błogosławionych franciszkanów, misjonarzy Zbigniewa Szczałkowskiego i Michała Tomaszka, upiększyła Kościół w Peru. A krew zamordowanej Helenki Kmieć, wolontariuszki, upiększyła Kościół w Boliwii. Od Ciebie, bracie i siostro, na pielgrzymim szlaku Pan Jezus nie żąda krwi, ale miłości, bowiem On sam jest miłością. W roku, kiedy pochylamy się nad postacią świętego brata Alberta, warto przypomnieć jego krótkie słowa, odnalezione gdzieś w jego notatkach i pismach, bo książek po sobie nie pozostawił. Kiedy święty pisze, że podany bez miłości pieniądz jest srogi, podana strawa bez miłości jest niesmaczna, wyrządzona przysługa bez miłości jest niemiła. I miała rację wielka Teresa, święta z Awila, która mówiła, że wszystko, co czynimy z miłością, nawet gdyby było niewielkie, da się dostrzec. Teraz wiesz, kim On jest? Jezus, za którym idziesz, jest miłością i tylko miłością. Amen.